Rozdział Tmast. Oblężenie dzielnicy Rapsztyn. Nocą jednostki specjalne Pol Orlen zbliżyły się do zamku Rapsztyn. Byli doskonale wyszkoleni i wyposażeni, a ich celem było zaskoczenie obrońców. Arya, dzięki swoim nowym zdolnościom, wyczuła zbliżające się niebezpieczeństwo. Natychmiast podjęła działania, przygotowując obronę zamku. Kale, skoncentrowany i gotowy, stanął na murach zamku. Jego ciało promieniowało energią, a mini słońca, które generował, świeciły jak gwiazdy. Arya lewitowała nad ziemią, kontrolując pole grawitacyjne, które mogło z łatwością unieruchomić przeciwników. Pierwszy atak był szybki i brutalny. Oddziały Pol Orlen otworzyły ogień, próbując zaskoczyć obrońców. Kale z niesamowitą precyzją wysyłał w ich stronę mini słońca, które eksplodowały z olśniewającym blaskiem, dezorientując przeciwników. Arya, używając swojej kontroli nad grawitacją, unieruchamiała napastników, pozbawiając ich możliwości ruchu. Rozdział 17. Walka na życie i śmierć. Jednostki specjalne Pol Orlen nie były jednak łatwym przeciwnikiem. Pomimo dezorientacji zdołali zorganizować kontratak. Drony bojowe unosiły się nad zamkiem, zrzucając precyzyjne ładunki wybuchowe. Arya, lewitując, starała się odbijać ataki, ale jeden z dronów trafił w mur zamku, powodując potężną eksplozję. Kale, widząc zagrożenie, skupił całą swoją energię. Wygenerował słońce większe niż kiedykolwiek wcześniej i posłał je prosto w centrum atakujących oddziałów. Eksplozja była oszałamiająca. Fala uderzeniowa odepchnęła napastników, dając obrońcom chwilę wytchnienia. Pomimo przewagi, jednostki specjalne Pol Orlen nie ustępowały. Zaczęli używać technologii, które blokowały zdolności Arii i Kale'a. Para wojowników musiała się dostosować i działać bardziej strategicznie. Rozdział 16. Decydująca bitwa. Ostatnia faza bitwy rozegrała się w głównym holu zamku Rapsztyn. Arya i Kale walczyli ramię w ramię, wykorzystując każdą swoją umiejętność, aby odeprzeć napastników. Arya lewitowała nad ziemią, rzucając przeciwników w powietrze, podczas gdy Kale generował mini słońca, oślepiając i dezorientując wrogów. W końcu, dzięki ich niezwykłym umiejętnościom i determinacji, zdołali pokonać jednostki specjalne Pol Orlen. Ostatni napastnicy, widząc swoją klęskę, wycofali się, zostawiając za sobą ruiny i zgliszcza. Arya i Kale, mimo zmęczenia, stali się bohaterami Cyber Olkusza. Ich odwaga i poświęcenie uratowały miasto przed kolejnym zniewoleniem. Ludzie, widząc ich jako żywe wcielenie Godry i jego żony, oddawali im hołd, wierząc, że pod ich przewodnictwem Cyber Olkusz będzie kwitł i rozwijał się w harmonii z technologią. Rozdział 13. Budowanie nowego świata. Po bitwie Arya i Kale skupili się na odbudowie zamku Rapsztyn i wzmocnieniu obrony miasta. Eriton, który dawał im niezwykłe zdolności, stał się symbolem nadziei i postępu. Arya, jako przywódczyni ruchu hugodraizmu, zainicjowała nowy program edukacyjny, który miał na celu nauczanie etycznego użycia technologii oraz rozwijanie umiejętności młodych cybernautów. Kale w międzyczasie kontynuował swoje treningi, starając się opanować nowe moce. Dzięki Erytonowi udało mu się stworzyć mini słońce wielkości pięści, które mogło dostarczyć energii całemu miastu przez kilka godzin. Jego umiejętności stały się legendą, a on sam symbolem nieugiętej woli i determinacji. Mieszkańcy Cyber Olkusza, inspirowani ich przykładem, zaczęli budować społeczeństwo oparte na współpracy i harmonii. Eryton, który kiedyś był powodem konfliktów, stał się fundamentem nowego, lepszego świata. Cyber Olkusz pod przewodnictwem Arii i Kale'a stał się latarnią nadziei, inspirującą cały świat do dążenia do harmonii między technologią a człowiekiem. Rozdział 19. Przyszłość w naszych rękach. Cyber Olkusz rozwijało się dynamicznie, stając się symbolem wolności i postępu technologicznego. Arya i Kale, choć zmęczeni po bitwie, nie spoczęli na laurach. Wiedzieli, że ich misja jest daleka od zakończenia. Korporacje wciąż miały swoje plany, a przyszłość była pełna niepewności. Jednak dzięki swojej determinacji, umiejętnościom i wsparciu mieszkańców byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu. Eryton, który dawał im niezwykłe moce, stał się symbolem nowej ery. Ery, w której technologia i człowiek współistnieli w harmonii, dążąc do wspólnego celu. Arya i Kale, jako wcielenie Godry i jego żony, kontynuowali swoją misję, inspirując kolejne pokolenia do walki o lepszy świat. Cyber Olkusz, miasto zbudowane na fundamentach nadziei, innowacji i technologii,
stało się latarnią inspiracji dla całego świata. Arya i Kale, jako wcielenie Godry i jego żony, wiedzieli, że ich misja dopiero się zaczyna. Każdego dnia cyberolkusz stawało się silniejsze. Arya i Kale nie tylko przewodzili miastu, ale także uczyli młodych, jak wykorzystywać swoje zdolności etycznie i mądrze. Dzięki nowym technologiom opartym na Erytonie, cyberolkusz stało się samowystarczalne i energetycznie niezależne. Rozwój przestrzeni miasta, pełnej zaawansowanych systemów zasilania, zintegrowanych technologii oraz zielonej infrastruktury inspirował inne społeczności do podejmowania podobnych działań.